słyszę, że nas Sindarin nigdy nie poddamy serca Kniei. Ciężkie czasy nastały. Jestem tu, by pilnować porządku w imieniu Rady.
Trzymajcie się z dala od kłopotów. Trzymajcie się z dala. Nic do tego. Posłuchajcie mnie, bracia i siostry. Usłyszcie me słowa. Zostaliśmy wybrani, by doświadczyć najświętszego z cudów, któremu nikt nie zaprzeczy i którego nikt nie zignoruje. Ja, Gal, ja, który zostałem litościwie pozbawiony oczu, ujrzałem prawdę, która umyka widzącym. Bogowie czczeni przez was są jeno bałwanami służącymi powiększaniu bogactwa kościołów i odszczepieńców. Nie słuchajcie ich! Stój! Mówisz bluźnierstwa. Pan Brzasku Latander zawsze okazywał swoją łaskę i siłę. Jego obecność między nami jest niezaprzeczalna. To prawdy, kapłanie? Proszę, byście wszyscy zadali sobie pytanie, czy ten kapłan mówi prawdę. Tak, jego fałszywy bóg dał mu moc, dzięki której może rzucać zaklęcia, ale to potrafi każdy czarodziej. Mówię, że kościoły okłamują was. Twierdzą, że ich bogowie istnieją, ale nie robią nic prócz wyciągania od was pieniędzy, by napełnić swoje kieszenie. Nie, to nie może być prawda. Bogowie zawsze nas chronili. Naprawdę? Czy oni uchronili was od głodu? Czy uchronili was od chorób? Czy zaprowadzili harmonię w Fejrunie? Nie, nie zrobili tego. Kłamią i mydlą wam oczy, byście czcili ich fałszywe oblicza. Pozbawiłem się zwodniczych oczu i poznałem prawdę. Prawdę powiadam wam. Kłamiesz, kłamiesz, bogowie istnieją. Takie słowa są straszliwą obrazą dla bogów. Z pewnością za nie zapłacisz. Cisza! Posłuchajcie, co ma do powiedzenia! Wzywam was, byście porzucili waszych fałszywych bogów. Oni nic dla was nie zrobili. Odrzućcie ich i wejdźcie ze mną na prawdziwą ścieżkę. Razem ze mną nawołujcie do wstąpienia na ścieżkę prawdziwego widzenia. Co to znaczy? Nie bądź głupi. Co teraz poczniemy? Do kogo mamy się modlić, jeśli bogów nie ma? Ale Bóg istnieje. Istnieje prawdziwy Bóg. Niewidzące oko jest tu między nami. Oferuje wiernym czystość widzenia, prawdziwą ścieżkę do boskości. Oferuje wam ochronę i pomoc. Nie słuchajcie go! On chce zatruć wasze umysły! Ba! A czy twój Bóg kiedyś coś dla mnie zrobił? Jeszcze nigdy nie było tak źle jak teraz. Nie mów do kapłana takim tonem. Obrazisz bogów.
Nie słyszycie, co on mówi? Nie ma bogów, których można obrazić. Sprawdźmy, co może nam zaoferować niewidzące oko. Tak, chcę zobaczyć. Nie, moi przyjaciele, nie chcecie widzieć. Zapomnijcie, czego wasze oczy nauczyły się przez lata kłamstw. Chcecie poznać to prawdy, jakie proponuje wam niewidzące oko. Najprawdziwszy z darów, jakiego nie znajdziecie u innych tak zwanych bóstw. Chodźcie, bądźcie świadkami cudu prawdy. Chodźcie, zobaczcie niewidzące oko i przekonajcie się, że prawdziwy Bóg jest między nami. Nie, nie idźcie z nim. Zrobię, co zechcę. Chcę prawdy. Pokaż mi niewidzące oko. Tak, pokaż mi. Chodźcie więc. Ci z was, którzy chcą stać się prawdziwymi, wiernymi świadkami wielkości niewidzącego oka i jego prawdy, niech pójdą ze mną! Co robisz? Rozumu nie masz? Zamknij się, dziewko! Jeśli nie chcecie ujrzeć prawdy, wasza sprawa! Więc chodźcie, moi wierni! Podążajcie za mną! Nie, nie, to nie wystarczy. Nie możemy pozwolić, aby taka mowa odwiodła od wiary naszych współwyznawców. Z otwartymi ramionami. Gdy nastaje świt, króluje piękno, a droga staje się prostsza. Nie jesteś stąd, prawda? Chyba nie widziałam cię tu wcześniej. Chcę do mamusi.
No doubt the Larsons have taken care of the poor child's father already. Odrzuć swe dawne wierzenia, abyś mógł dostąpić zbawienia. Ciężkie czasy nastały. Potrzebujesz mojej... Jestem szybki jak błyskawica. Tylko jeśli tego chcesz... Gdzie mam? Yoshimo się zgadza.
im są więksi, tym mocniej walę! Jeśli pamiętasz, będziesz tuż za mną, prawda? Gdy byłam w cyrku, nigdy nie widziałam miast z bliska. Czy we wszystkich jest tyle ludzi? Czego tylko pragniesz. Słucham cię, już się robi. Czekam, nic do tego. Witajcie, przyjaciele. Czy możemy porozmawiać z dala od innych? Mam dla was niezły interes. Szczerze mówiąc, nie mogę tego zdradzić. Przynajmniej nie w całości. Moja pani chce z tobą pomówić o czymś, co na pewno cię zainteresuje. Obserwowała cię od pewnego czasu. Choć nie ona jedna, ci, którym ufasz, szpiegują cię. A moja pani może ci pomóc rozwiązać ten problem. I wiele innych. Jest godna twego zaufania. Jeśli ty uznasz się za osobę godną jej, przyjdź do dzielnicy cmentarnej. Tam dowiesz się wszystkiego. Przyjdź po zmroku. Wcześniej jej tam nie znajdziesz. Pytania, pytania. Wszystko w swoim czasie. Przyjdź tam, a otrzymasz wszystkie odpowiedzi. Przemyśl to, ale czasu masz niewiele. Nie zwlekaj zbyt długo. Żegnaj. Świetnie. O raju, poszukiwacz przygód! Słuchajcie, słuchajcie!
obraz. Nie ucz chomika dzieci robić. Hej tam. Czegoż chcesz? Czego ci trzeba? Powiedz mi o tym. Pozdrawiam cię. Pragnę zaoferować ci możliwość pomocy najszlachetniejszemu zakonowi promiennego serca. Czy zechcesz wysłuchać mojej propozycji? Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Nic do tego. Jestem tu, by pilnować porządku w imieniu Rady. Tak, jeśli to w czymś pomoże. Tylko poproś. Służę uprzejmie.
Tak, miasto, a w nim pełno ludzi i ich bogactw. Ha, i... Świetnie. Tak, ser. Tak. Hej tam. Witam cię z otwartymi ramionami. Służę uprzejmie. Życie jest wspaniałe. Jestem tu, by pilnować Skoro tak mówisz... Jestem tu, by pilnować porządku w imieniu Rady. Jestem go też tak sądzę. Jestem tu, by pilnować... Jeśli tego chcesz... Pozdrawiam was, o wierni. Czego tylko pragniesz. Mam mało czasu, więc się streszczaj, prostaku. Witam cię z otwartymi ramionami. Nic do tego. Przed wyruszeniem w drogę należy...
chcesz czegoś? Tak? Będę się starała ze wszystkich sił. Our quest is vain. Jestem szybsza niż Chiktika szybkołapy. Gryź ziemię! Zrobię to! Upadła istoto! Naberwana. Tak się stanie. Potrzebujesz czegoś? Tak, dobrze. Tak. Jestem gotów. Czego potrzebujesz? Zrobione. Jestem biegły w sztuce uników. Nic do tego. Przed wyruszeniem w drogę należy Witam cię z otwartymi ramionami. Ufam, że przybywasz tu w dobrej wierze.
Cóż, wokół nas rozpościera się cały Amn. Którędy pójdziemy?